Witam serdecznie wszystkich tu zebranych. Z tej strony Gwiezdny Klucz. Jest ze mną, jakże to, zaczny gość specjalny, zwany siostrą. Istota prawie żywa, ale nie żywa, ale nie jest człowiekiem. Jest człowiekiem, ale nie wiem, czy jest człowiekiem. Siostra. Dziś kontynuujemy jakże wspaniałą rozgrywkę w grę o szalonym gotowaniu. Z celem ukończenia jej i tym samym zakończenia kolejnego rozdziału w historii mego jakże to niewielkiego kanału. Dobra, starszy tego gram po prostu w Overcooked. Jaki official. No co? Mam już dosyć tej gry. O, 60, dobra, 60 będę dam radę zrobić. Ty zły poziom. O nie, boli to. W dwójce szybciej się pojawia. Ja wezmę placek. No weź. Ja wezmę, to ja robię z kurczakiem. Zostawię sobie tak z 3 kurczaki. I ryż, i ryż. Dobra, to za 3 kurczaki. Tyle samo ryżu, 3 placki i wysyłam do ciebie. Ale plac... Mów, kiedy będę miała ci wysyłać. Tylko nie ciągle. No, ja muszę najpierw przygotować sobie wszystko. Jezu, co to jest? Dobra, wysyłam ci. Pół minuty straciliśmy. Wiem. Zobacz, jak to burrito szybko leci. Wiem, właśnie dlatego to zrobiłem. Ryżu, nie musisz siekać. Przecież już nie siekam. Tyle ci powiem. Że nie siekam ryżu. Więc nie wiem, czy mi o tym gadasz. Żebyś wiedział. Dobra, kolejny ryż. Mogłeś nie wiedzieć. I posiekamy kurczaka. Co, to trzeba myć? Nie. Nie ma myjki przecież. Jest. Sruwa. Myjka. A, faktycznie. Dobra. Może fajnie by było, gdybyś w sumie sobie też już zaraz mi odesłała, jak już weźmiesz, co musisz. Masz. Już nie martw. Jest jeszcze jeden z kurczakiem? Tak, jest, dobra, też nawet nie będę czekał. Wezmę sobie na kolejne 2. To mój się trzęsie. Ale nie, mówię, że wezmę po prostu na kolejne 2. A ja mówię, że to mój się trzęsie. Trzęsawica jedna. Dobra, jedno mięso i jeden kurczak. Mięso ci się przyda, bo ja nie mogę. Wiem, wiem, spokojnie. Podłużę, umyję swoje talerze i cię odeślę już. Dobra, nie ma problemu, tak. I tak nie mam co robić. No, bo nie masz składników. Nic za mało sobie nabrałam. I w ogóle... O nie, kurczak, kurczak, ej, chwila, co? Masz gotowego kurczaka! Placek! No, i wydajesz. Pięknie. Okej. Okay. Super, dobra, trudno, nie będę miał wystarczająco czystych, ale już ci wysyłam, żeby nie było, że ty nic nie robisz. I wyjątkowo zrobię z mięsem, bo widzę, że tego... Chcą. Chociaż nie, kurczak szybciej się skończy. Kurczak się szybciej robi? Nie, szybciej się skończy, bo już jest prawie na wykończeniu zamówienia. Pokaż, jakie mi te planety. Nie to, tylko ryż. Super, mamy już 3 minuty, prawie 4, jeszcze nie ukończyliśmy nawet jednego poziomu. A zaraz skończymy. No ja mam nadzieję. Chcę zakończyć raz na zawsze tą grę. Chyba tę grę, nie tą grę. No kolejnego placka mamy, widzisz? Dobra. To wyślij mi, żebym mógł umyć. No właśnie ci wysyłam. Co jest? Nie wzięłam sobie nic. Mogę biegać. Będziemy mieli 60 tak czy siak, więc udało się. No jedną gwiazdkę mamy. Nawet 2 się może uda. Może. Zrób pożar, zrób pożar, zrób pożar, zrób pożar. Dobra, nie rób pożaru, nie rób pożaru. Wydaj, grzecznie wydaj, bądź grzeczny, wydaj, wydaj. Dobry kluczyk. I zabrakło 4, żeby zrobić na 3 gwiazdki. Nie powtarzamy. Nie, i tak bym się nie chciało.
A serio 4 zabrakło? No przecież ci mówiłem, że 4 zabrakło, więc nie wiem, o co ci chodzi. No a mówiłeś, że 3 minuty odcinka, no tak ci się jakby były 3 minuty. No ale marudzę, to mogło być krócej. O, fajny poziom, lubię go. Nie, lubisz, bo w go nie grałeś. Ale lubię go z wyglądu. I tutaj będziemy mogli wpadać do lawy. Dobra, to ja już cię spycham. Nie, nie wolno się spychać. Dobra. No, nie trzeba. Nawet nie trzeba. Daj, biorę mięso. Co to za pociski sruwają? No, armata przecież stoi. A. Weź mięso, bo ja sobie wpadłem do lawy. Czemu by tak wpadłem? Bo możemy. Nie, właśnie nie ma. Au, umarłbym. Amen. O. Mięso! Widziałeś? Trzęsawica jakaś była. Dobra, drugie mięso. Najpierw trzeba je pokroić. I ja już niosę z tym się kurczakiem. To przynieś ryż i placka. Kurcze. Pieczone. Po prostu. I co mówiłeś? Ryż mam przynieść. I placka. Ale nie z całym garkiem, chociaż można tu też garek postawić. Ja czekam już z prawie gotowym, tylko placka potrzebuję, to już sam go sobie wezmę, będzie lepiej. A co? Mówisz, żebym go zrzuciła? He? Nie, mówię, że tak będzie lepiej, bo bezpieczniej. No, ryż. Nie mogę surowego ryżu dodać, mech. Dzięki. Co? Zrzuciłaś nasze prawie gotowe zamówienie do lawy. Jak? Zepchałaś mnie. Jak? No po raz pierwszy. Ale widzisz? Zepchałam cię. No. Wstrętna armatka. Jaka wstrętna? Ona nie jest problemem. To co, moje lamy są problemem? Gaśnica jest problemem? Nie. Problem jest to, że ty nie umiesz. A ty niby taki wspaniały w tej no grę. Tak. To, że jej nie lubię, nie oznacza, że nie jestem wspaniały. Dlaczego spadasz? Bo lubię. Ale nie chodzi o to, żeby spadać co chwilę. Trzeba... Nie ryż. A, tamtędy jest tylko przejście. Tak. No. Zdejmij mięso! Zdejmij! Ty co celowo robisz? Nie, skądże znowu? Ten poziom będziemy musieli powtarzać. O nie, to chyba nie zobaczymy finału jednak. No bo ty wszystko popsułeś. Nieprawda. Ty spadałeś ciągle specjalnie. To nie było specjalnie, skąd taki pomysł? Na pewno. Na pewno, na pewno. No tak, ja po prostu nie umiem w to grać. Na pewno, na pewno. No, na pewno, ja tylko nie umiem grać. Zobacz ile czasu zleciało, a ile my mamy kasy. Dużo. Nie starczy na jedną gwiazdkę, człowieku. Trudno. Gwiazdki to nie wszystko. No ale nie przejdziemy do następnego poziomu. To się go powtórzy. A nie chciałeś przypadkiem mieć już finału? Nie, ja po prostu nie chciałem już w to grać. Umyj talerze, jeśli byś mógł. Nie mogę. Jak umyj talerze? Nie mogę. Mogą mieć talerz, bo mam tylko jeden. No to jeden talerz umie. Okej, ale ty chciałeś, żebym umył talerza, a nie talerz. Jeden grzyb. Nie, to nie jest grzyb. Placek, ciach. O. Moglibyśmy im dawać proste z garka, ten ryż. A jakbyśmy go zawinęli w placek? Garnek byśmy w placek opakowali. Tak. Nie idź, ja ci to przyniosę. Jeszcze to zrzucisz. Zrzucisz to. No, szybciej! Ups, nie zdążyłem. Gdybyś wydał, to byśmy mieli. No wiem. Trzeba powtórzyć, niestety. Milcz, człowieku. Ale ja nie człowiek, ja ludź. No to milcz, ludź. Brodacz, wąsacz, czerwononosy. Nie mam czerwonego nosa. Masz? Nie, ja nie mam. Moja postać ma. Brodacz czerwononosy. Nowy gatunek człowieka. Odkryto. Chyba raczej ludzia. Kryto nowy gatunek ludzia. Brodacz czerwononosy.
sumie niedawno miałem tak samo kwadratową brodę. Tylko że aż tak stary nie jestem, więc... I nosa nie mam czerwonego. Bo nie jesteś brodaczem czerwononosym. Widzisz? Ładnie przyszłam. I super, wydajemy pierwsze. I pięknie. I mięsko. Mięsko, nie kurczaczek. Chociaż kurczak to też mięso, jakby nie patrzeć. Mięso z kurczaka. Ale tu chcieli mięso z kotleta. Dobrze. Tak mi zastanawia, czym się różni mięso na kotleta, a czym... A mięso, znaczy tylko na hamburgera, mięso na to. Poza oczywiście tym, że tu jest w kostka, tam jest na kotleta mielnego. Jakiego mielnego? Mielonego. Ja słyszałam mielnego. No wiesz, chodzi mi o to po prostu, czym się różni to mięso jako składnik, czy... To jest tak naprawdę samo mięso, tylko że po prostu w zależności od recepty ono się inaczej kroi? Czy to są jakieś dwa różne mięsa, bo tego nikt nie zauważył. Nie, nie wiem. Zwaliłeś ryż. Wiem. Właśnie o tym chodziło. A ja potrzebuję ryżu. No to idź po ryż. Bo weź nie spadnie z tym talerzem. Pięknie. Nie! Po co tam? No dobra, nie spadnij. Pięknie. Przecież nie spadam. Jestem mistrzu. Dobra, kurczak na patelnię i ciach. Weź placka. Ej! Ja tam przyszłam naokoło. Jak? Ja nie przyszłam, a potem chciałam to zrobić po raz drugi i umarłam. Dobra, kurczak się robi, drugi kurczak. Łatwe to. No, nie wiem, czemu tak lamiłam na początku. Ciach. No, a ja nie lamiłem. Ty więcej razy na początku spadałeś. No, ja to specjalnie robiłem przecież. Przecież, żeby ci wkurzać. Przyznał się. Nie przyznałem. Ty robiłeś to specjalnie. No, masz kurczaczka. Ale talerza nie mam. Aby z talerza nie chcą przyjąć. To postaw, postaw! Chodź tu i postaw na talerz. Kurczak jest, to mięso. Ryż się robi. No robi się i w związku z tym co? No i mówię, że się robi. Żebyś był spokojny. Widzisz, już mnie łatwo aż tak nie zwalić. A ja sobie lepiej pójdę samemu po ten ryż, albo zrobię ryżowy pożar. Nie rób ryżu pożaru. Weź nie do mięsa. O, do tego mięsa. Dobra, już myję ci talerz. Ja nie wiem, jak tak możesz lamić. No co, dobrze nam idzie, co tam marudzisz? No, mi dobrze, ale ty trochę lamisz. A z patelni na patelni przykładasz. Też tak robisz czasem? Nie. Jak gotujesz w kuchni? Nie, bo ja nie gotuję. W sumie ty nie gotujesz w kuchni. Nie, no czasem sobie gotuję, ale... To ciasta z mikrofali. Nie tylko. Wow, widziałeś? Nie widziałem, jestem ślepy. Po prostu... Bo zwaliło mi to. Więc... Koniec. Ale i tak mamy 3 gwiazdki. Mam nadzieję, że nie. No 110. Ale fajny rudzielec! Mech, mech. Ruda kobita, ruda kobita, ruda kobita, ruda kobita, ruda, ruda kobita. Lubię rudę kobity. Co to za dziwny poziom? Nie pamiętam. Jak nie pamiętasz? Nie kłam. Nie pamiętam. Ale coś tu... A, pamiętam! O. Bo trzeba sobie odblokowywać przejścia. A więc tak, masz ryż. Dam ci dużo ryżu. I ty mi musisz podawać składniki do siekania. No, podaj mi składniki. Do góry. Mięso. Kolejne mięso. I super, już! No, wyjdź. Z plackiem. Dobra, już! Okej. Okay. I teraz ty musisz stanąć, żebym ja mogła pójść pokroić mięso. Słyszysz? Słyszę. No stań. No to jest prawdziwy kołów.
No i znowu te planety spadają. Nawet nie wiem, co mam mówić o tym, bo to nie są planety. No to otwórz mnie. Pięknie. No i ja cię otworzę. I masz mięsko. I musisz to mięsko usmażyć. Dobra. Pięknie. Zajmijesz. Już ci odblokowuję. A ty mi musisz podawać gotowe. Już podaję ci. No w sumie. Oj. Dać po swoje. Jeszcze poczekaj chwilę, bo muszę przynieść jeszcze plac. Dobra, nie ma problemu. Doryż już to już. Placówka. Dobra, starczy. Dobra. To teraz mnie odblokuj. Co to pan robi za tego dusikania? Normalnie, po prostu teraz chcę już szybko tylko dokończyć te trzy placki i potem zajmiemy się resztą. No teraz nie musisz wypuścić. Możesz już wstawiać ryż. To fajnie by było, gdybyś też mi przy okazji tam wpuścił, żebym odebrał mięso. W sumie fajnie by było. Tym razem zostawię ci go więcej. Czego potrzebujemy bardziej? Podobno, okej. Okay. Więc wpuść mnie, to ci dam znowu. I wyciągnę placki. Bo ja lubię placki. A ty lubisz placki? A kto placków nie lubi? Ale zobacz, ile ci ryżu zostawiłam. Ale nie powiedziałam, o jakie placki chodzi, więc mogą ci być dobrze. Krowie placki. Nie. Powiedziałeś, że lubisz. Nie lubię. Powiedziałam, kto nie lubi. No puść mnie. Bądź dobry człowiek. Tylko wiesz, tam już dwie są gotowe do wydania. A, nie wiedzieć. Dobra, to wydam, a potem mnie wpuszczasz. Okej, okay, i ciach. Dobra. No to już siekam, możesz mnie zamknąć. Dałam ci ryż, jakby co? Przecież mam ryż. Placki ci się skończyły. No tak. Tutaj by się przydały czterech graczy, wiesz po co? Nie. Jeden by się zajmował przynoszeniem. Dwóch by stało, dwóch by robiło. Dokładnie. Dwóch by stało, a dwóch by robiło. To by była wspaniała idea. No wstań! I tak nie zdążymy już za bardzo, więc... Dokończ tego. Więc te dwa jeszcze. Zdążyłam! Brawo. I mamy trzy gwiazdki. Brawo. Dobra, jeszcze tylko trzy poziomy. I będzie koniec. Jak się cieszysz. No. Rudzielec będzie gotował. Dobra, musimy zrobić 70. No to by starczyło, ale lepiej by było więcej. Nie sądzisz? Nie. A, to ten. Jezu, co tu się dzieje? Dobra. Ryż. Co ryż? No dałem ci ryż. Czemu? Bo lubię. Ja nie mam garnka. A ja mam patelnię. I pokroj tego. Kurczaczka. Ale śmieszny poziom. Tyle. Ryżu. Nie, to nie jest ryżu. No, weź ryż, a nie... Ryż! Ryż! Przekaż mi ten garnek po prostu. To jest palnik? Derp. Chyba bóg. Tak. Fajnie by było, gdybyś kurczaka też zaczęła smażyć. Zaczęłam! No przekazałam ci ten ryż. No tak, tylko że placków za bardzo nie mam. No to trzeba powiedzieć. Leć, jeździ tam placek. No a ja mam wszystko sam robić? Fajnie byłoby, gdybyś też na przykład, nie wiem, dorzucała ryż albo kurczaka do placków, które tam jeżdżą czasami. Ale teraz już zostaw, ja wezmę to.
Coś się narobiło. Już poświęciłam się. Chyba ci narobiłaś chaosu. A tu się nie da grać bez chaosu. Od czego tu zacząć? O. To był piszczący ryż. Przepraszam. Mam nadzieję, że tego nie słyszeli. Jeśli słyszeli, to w takim razie zrobiła największą wiochę na świecie. Nie, no żartuj. Nie żartujesz. Oni wiedzą, że to było serio. Daj ryż! Ja nie mam ryżu. No jak to nie masz ryżu? Ty masz ryż. A jak mam go dać, jak nie ma garka? Jest. Serio? Ty myślisz jeszcze, że ja go złapię? Tak. Wow! Widziałeś ten trik? Nie. To było piękne. Nie widziałam żadnego triku. No dobra, no dobra. Co ja chciałam? Nie wiem. Może odbić w końcu tego kurczaka? A po co? Ty tam położyłaś ryż? Ja go stawiałam na palnik. Nie, na palniku jest drugi. Musisz wziąć ryżu. No weź ryżu. Pięknie. Na talerzyk. Na ta... ryż! Spakowałam ci w placka. Zadowolony? Nie. No ciągle ta patelnia tu krąży! Oddałbyś łaskawie w końcu tą patelnię, którą ci pożyczyłam 2 miesiące temu. No, czemu ty nie bierzesz tego placka? Bo jestem zajęty, no nie wiem, ważniejszymi rzeczami. No, ale placek jest z ryżem. No to daj więcej placków. To już będą 2 placki z ryżem. No ale daj ryż. To jest moja odpowiedź. Dlaczego nie? Dlaczego to robisz? Nie chcesz nawet overcookta przejść? Nie chcesz w końcu tego skończyć gotowania na lamie? Bierz. I 2 zabrakło. Przez to, że ty tylko bierz, zamiast pomagać bardziej. Pomagałam, nie marudź. Nie, tylko marudziłaś, żebym brał. No bo ja ci wysyłałam, a ty nie brałeś. Ale nie jestem tylko od tego, żeby wszystko za ciebie robić, a ty od tego, żebyś mi dawał, żeby tylko dawać. No ale ja stawiałam ryż. No stawiałaś, zamiast łączyć i gotowe placki już z ryżem mi wysyłać. No to... nie gaśnica. I bawisz się plackiem, zamiast przygotować kurczaka. Są kurczaka? No nie widać. Nie. No, miałam połączyć. Dobra, wyślę ci placka. Co ty zrobiłeś? Wpadłem do lawy. Patelnię ci odda, spokojnie. Czemu nie nastawisz? No dobra, ryż nastawiony. Tak, jest nastawiony, więc nie marw ciągle o ryżu. No ale ja się interesuję. No, wysyłam ci burrito. Prawie gotowe. Ryż dołożyć. Talerz, bez talerza nie przyjmę. O nie, z gotowym mięsem wpadłem w lawę. Na pewno, już się na to nie nabiorę. Serio wpadłem? Z gotowym mięsem? Tak. Proszę, by było jakby z ryżem, bo on się dłużej robi. Nie. Tak. Wydaje ci się. Bierz ryż, zostaw. Ty to specjalnie robisz.
Nie. Ty też to robisz specjalnie. Nie. Raz mi się zdarzyło. No, mi też raz się zdarzyło. Na pewno. A czemu nie? Raz. No. Widzowie, liczcie. A po co miałem liczyć? Żeby udowodnić, że nie raz. A wziąłem, żeby, ciebie nauczyć matematyki. Przepraszam, przepraszam. Już coraz bardziej ogarniam. Dzisiaj 5 plus dostałam. Musisz się chwalić wszędzie. Chcę udowodnić, że jednak... No czemu mięsa nie wzięłeś? Bo płynie w swoją stronę. Bo zatem po co mam brać, jak u mnie było? Chcemy mieć kolejne. A potem po co mi mięsek placka nie mam? Nie wiem, już ci placka wysyłam. Nie wpadłam. Myślałam, że jestem tą krążącą półką. A ja mam wiedzieć? Tak. No, jedź placek. Ziemniaczany, schabowy. Nie ma placka schabowego. Na potrzeby programu jest. No weź plac. No co? Zaliczyliśmy już. Co, mam żarcie do lawy wkładać? Nie. Tylko mówię, że zaliczyliśmy już poziom. No ale dalej możemy się starać o więcej gwiazdek. No po co? Chciałam sobie pokrążyć. A ja chciałam wpaść z mięsem do lawy. Mamy dwie gwiazdki. Chciałam jedną. Co? Festiwal jednej gwiazdki 2.0? Już był. 2.0 był. O nie, chyba nam gwiazdek zabraknie. Co? Jest więcej niż jeden poziom. Jeszcze 4 poziom. Nie za dużo tego. Dobra, zrobimy przydługi odcinek. Nie. To jest ostatni poziom, który ja się zgodzę grać. Więcej nie będzie. Widzicie, jakie tortury wam robi? Nie chcę ze mną nagrywać. Nie robię wam... To nie robię im tortur, tylko sobie chcę przestać tortury. A im też robisz tortury, bo oni chcieli ze mną. No to będą inne gry, na przykład Dark Souls 2. To nie będę grać. Nie chcesz, to trudno. Jak ja mam ci to przekazywać? Lukaców wkładać? Tak. Raz. Dwa. Czemu raz dwa i tam trzy? Na dwie osobne. Żeby było więcej roboty? To proszę. Pojedynczo mi wysłałaś te zakarby, ci zawsze odsyłał jeden gotowy produkt i jeden tylko zabieram. Nie wysłałam ci pojedynczo. Pojedynczo? W drugiej kapsule była pojedyncza cebula. Tak. Tu były dwie, a tam była jedna wtedy. O tu. Raz się zdarzyło. No i ja teraz tak też by robił. Bo tak jest fajniej. Ty masz talerze. No, mi się zdarzy to co chwilę. To mnie wkurza, wiesz? A co cię wkurza? Człowiek na błędach ma się uczyć. No, ja się uczę. Na tym, że tak jest lepiej. To nie jest lepiej, jest gorzej. To czemu tak zrobiłaś? Co mi to wysłała? Nie chciałam. Ile razy mam ci tłumaczyć? Ciągle. Po co trzy pomidory tam wkładasz? Jakie dwa już tam jadą? A. Jeden by się przydał. Garnek.
Nie. Nie, z jednym gatunkiem też sobie poradzisz. Jesteśmy tutaj tylko 40, więc no. Halo, pożar. Nie jest pożar. A byłby. Po co odsyłałaś grzyby pokrojone? No bo nie mam więcej garnków. Czy mogłaś je powyciągać? Czekać, aż będziesz miała garnek. Mogłeś oddać garnek. Nie, bo ja mogłem robić wszystko, a ty mogłeś stać w miejscu. Czekałam, aż cokolwiek zrobisz. Lepiej jest czekać, tylko że inni będą robić. Po co mi odstawiasz zupę? Bo nie mam talerzy. Ja też ich nie mam. Ty popatrz, zanim mi powiesz. Tak. Ale pożar był, więc było fajnie. No to okej, fajnie było. To teraz zrób tak, żeby nam zostało 40. Nie mamy szans. No to poradź sobie. A ty już wielce obrażony. Nie, ja już mam dosyć tygryt tylko. Dobra, to możemy już kończyć. Czemu wyłączasz? No bo chcesz kończyć. Nie mówiłem, że chcę kończyć, tylko że mam dosyć gry. Ty słuchaj, co się do ciebie mówi. A to mi mówi jednoznacznie, dobra, nie chcę, więc zakończmy. To tak w takim razie powinniśmy nawet po pierwszym odcinku zakończyć, bo ja tego od tej pory nie chcę. Po co mi garnek wysyłasz? Pytam się, po co mi ten garnek wysyłasz? Żebyś tam mógł wkładać. Nie, tam nie będę wkładał. Czemu? Bo ja muszę je kroić. Jeszcze tam zanosić, więc nie będę już jest tam wkładem do garka. Się zamienimy padami. Nie będziesz musiał kroić i nosić. Nie. Mi to nie pasuje. Jak ci nie pasuje? To, że mam się niby zamienić. Wołają mnie. No to idź. Dobra, wiecie co? Nie, tamte podejście nie miało sensu. Zaczynam od początku. Przesłam ci z garnkiem. Żebyś tam bezpośrednio wkładał. Dobra, nie. Czemu nikt się nie odzywa, bo ja już nie rozumiem. Co mi się aż tak skupiałem na grze niby, czy co? Tak, żebyś wiedział. Wiesz, ja to mogę wytłumaczyć w najprostszy sposób, czyli po prostu, że mam już dosyć, dlatego już nie myślę, co ja robię. Ja ci nie wysłałam jeszcze cebulek. No to nie wysyłaj cebulek. Ale zastanawiam się, czemu ja tego nie zrobiłam. Bo nie brakuje chciałaś? Ci jednej pieczarki? Nie. Skąd taki pomysł? Bo widziałam tylko te dwie i nie zauważyłam tej. I widzisz, już mamy pierwszą zupkę, jak zaczęłam coś robić jednak. Dobra, przynajmniej ja mam mycie. Okej, cebulowa. A już ci wysyłam jedną komorę. Nie ma muzyki, mało gadamy, ale ja już naprawdę po prostu zmęczony jestem dniem i życiem. Jak można być zmęczonym życiem? Tak się tylko mówi. W szczególności jestem zmęczony tą grą, także no rozumiecie, ja też gadać nie będę. A ja po prostu się skupiam na tym, żeby jednak mieć te 3 gwiazdki. Ale jeśli wszystko pójdzie dobrze, to pojutrze już koniec. I będziesz bardzo szczęśliwy.
Ty. Może nawet się zgodzę w te twoje Dark Souls zagrać. Bo się uwierzę. Może, powiedziałam. Tak, mam już kogoś innego dla nich. A poza tym dla nas pojutrze, pamiętaj, że to jest. Dla nich to będzie... Jeśli wszystko będzie tak, jak planuję, to jutro. Te. Nagrywam dosłownie w nocy, dzień przed wypuszczeniem odcinka, także no, rozumiecie. Ale to, żeby nie było noc, to jest pojęcie względne, bo dla niektórych teraz może być dzień, ranek, późny wieczór. Poproszę o lamę. Wysłać? Mogłaś wziąć te dwie cebule. No mogłam, też prawda. Ale teraz nam zdecydowanie lepiej idzie. No mamy 40, więc da się zaliczyć tego pozioma. A żeby nie było na dzisiaj, to tyle. Po tym poziomie już nie gram więcej. I następny odcinek, jak mówiłem, spróbujemy już... skończyć. Dojść do finału, chociaż obawiam się, że gwiazdek może zabraknąć. Jak zabraknie, to... to nie wiem. To powtarzasz najłatwiejsze poziomy sama i będzie spokój. Wiem, że się trzęsie. No to teraz odbierz pieczarki, bo za pieczarkowo też będzie się trzęsło. Dobra, już chyba mam, że ci garnek wysłała. Cebula, pomidor. Dobra. Co w naszej mocy zrobiliśmy? Można było zrobić lepiej. Ciekawe, czemu nie ma tutaj szansy na to, żeby odciąć sobie palec przy krojeniu. Trzeba byłoby iść do apteczki i go załatać. No to by było fajne, ci powiem. Ale kolejne utrudnienie? Nie, dziękuję. No w trzeciej części niech dodadzą, może przynajmniej będzie w końcu coś ciekawego. O ile będzie trzecia część. Jak nie będzie, to trudno, to nie będzie dodatkowych funkcji. Chociaż jakich funkcji by dodali, nie dodali, to i tak... Ja chcę gotować na garku. Takim podłogowym garku. To jest podłogowy garek. To coś, co mi pokazywałaś w dodatku do dwójki. W chińskim dodatku. Wow. Jak my to zrobiliśmy? Co to za Stefan? Nie wiem, co to zajęło. Dobra, zostało ile jeszcze? Raz, dwa, trzy. Aha, i... Da. Jedna gwiazdka. Tak więc, to będzie na tyle. Ja się tylko podjadę teraz poszukać miejsca, które da się łatwo nadrobić. Najpierw w pierwszej krainie, jeśli wszystko nie jest na 100%. Tutaj jest wszystko. Druga, sprawdź. Co to? Nie wiem. Jakby tutaj czegoś brakowało. No. Może tutaj z cebulą nie gadaliśmy, dlatego. Ojej, ja doję, ma i ej, bo, ojej. Ojej, ja doję, ma i nie nagadaliśmy, więc... Czemu to jest puste pole? Nie wiem. Nie wiem, może tam jest jakiś sekret. Nie to wiem, będzie tak... tylko trzy gwiazdki wszędzie będzie się miało. Dobra, druga kraina. O! Szczury. Nie szczury. Ale tym się zajmiemy już kiedy indziej. A dla was to tyle, pa pa. I w ogóle, do kiedy indziej. Siostra, przestań. No to hej.